Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj pora na recenzję klawiatury od firmy TT eSports by Thermaltake Model Challenger Pro. Klawiatura, która już kiedyś u mnie była w testach, co prawda robiłem testy nie na swój kanał, natomiast miałem z nią styczność. Teraz miałem okazję bardzo dobrze sobie przypomnieć jej działanie, jej funkcjonalność. Kiedyś uważałem ją za najlepszą klawiaturę membranową i powiem wam, że w dzisiejszych czasach, kiedy na rynku pojawiło się mnóstwo nowych modeli, wciąż ta klawiatura trzyma jedno z najwyższych miejsc, więc myślę, że jest to dobra rekomendacja, a więcej dowiecie się w tym filmie. Ceny tej klawiatury i innych challengerów sprawdzicie w opisie filmu. Zaczynamy! Tak więc przed nami klawiatura firmy TT eSports Challenger Pro. Według mnie klawiatura, która przez naprawdę długi czas była wizytówką tej firmy, naprawdę klawiaturka bliska ideału, świetnie sprawdzająca się i dla graczy, i dla takich normalnych użytkowników. Teraz może już troszeczkę wypiera ją nowa seria Poseidon, klawiatury mechaniczne, bardzo fajne swoją drogą. Natomiast jeśli chodzi o membranówki, to wciąż ten model pozostaje moim ulubionym. Dlaczego? W tej recenzji poznacie wszystkie szczegóły. Będzie naprawdę dużo tego, ale zanim przejdziemy do samej klawiatury, warto przypomnieć o akcesoriach, o takich bonusach, które dostajemy, chociażby o odłączanym przewodzie, co się rzadko zdarza w klawiaturach. Mamy oczywiście pozłacany wtyk, logo TT, bardzo fajną wtyczkę. Tu mamy też pozłacane końcówki. Kabelek taki średnio elastyczny, ale da się go uporządkować. Dość gruby, jak widzicie, porządny oplot. No i też długi, ponad 2 metry. Oczywiście spięty słynną tasiemką z rzepem od TT. Teraz to już prawie każdy producent używa czegoś takiego. Natomiast z tego, co kojarzę, to właśnie ta firma to zapoczątkowała. A w zestawie poza tym zobaczcie. Taka fajna torba, w której możemy sobie tą klawiaturę przewozić, przechowywać, cokolwiek tam chcemy. Bardzo fajnie zabezpiecza przed kurzem, troszeczkę przed uszkodzeniem też, natomiast jest to tylko materiał. Oczywiście logo smoka obowiązkowe. Kolejna rzecz, bardzo fajna, kolorowa, bogata instrukcja. Takie podstawowe rzeczy, oprogramowanie, podłączenie do komputera, żadnej filozofii, natomiast samo wykonanie robi wrażenie. Zobaczcie. Płytka ze sterownikami, rzecz oczywista. Sterowniki dość proste, natomiast funkcjonalne. Zobaczcie je też w tej recenzji. Jakieś tam informacje gwarancyjne, inne świstki, naklejeczki w dwóch wersjach, jak ktoś lubi sobie ponaklejać. I to wszystko w takim stylowym opakowanku. Ale to nie wszystko. Jak chcemy przewieźć kabelek, to ma on swoją osobną taką sakiewkę. Też fajną, nieodłącznym logo smoka oczywiście. I na deser zostaje taki woreczek, w którym mamy przydatne dla niektórych rzeczy. Zobaczcie. Są to wymienne nakładki na WSAD i kursory. Czyli możemy sobie tutaj i tutaj zmienić na czerwone. Wtedy to się bardziej rzuca w oczy. Po prostu są te takie często wykorzystywane w grach klawisze bardziej uwydatnione. No i mamy też takie narzędzie do łatwego wyjmowania tych nakładek. Czyli na przykład bierzemy sobie jeden z kursorków, chwytamy, wyjmujemy i mamy pod spodem przełącznik membranowy i wtedy możemy sobie taki kursorek zamienić na czerwony. Dobra, wskoczyło na swoje miejsce. Tak więc to jeszcze mamy i zatyczki. Zatyczki do czego? Zaraz zobaczycie. Do takiego ciekawego gadżetu, jakim jest wentylator do klawiatury chłodzący dłoń. Takiego czegoś pewnie nie widzieliście. Spotkacie to tylko u Thermaltake'a. Wentylatorek malutki, natomiast duża prędkość obrotowa i naprawdę dający fajny powiew. Za chwilkę to przetestujemy i zobaczcie. Po prostu wtykamy sobie to tutaj albo z tej strony, a mamy też taki schoweczek, jeśli nie używamy, to wentylatorek sobie idzie tu i nam nie przeszkadza. Bardzo fajna sprawa. Przy okazji, jak już jesteśmy na górze, to zobaczcie, miejsce na podłączenie przewodu. Tu go sobie prowadzimy i potem możemy go
w ten sposób wyprowadzić. Mamy też hub USB, są to dwa porty USB 2.0. Rzecz przydatna. Mamy też informację tutaj, że do tych portów podłączymy maksymalnie urządzenia o mocy 100 mA. Od spodu mamy też fajne antypoślizgi tutaj, takie wystające mocno jak widzicie, oraz podwyższenia jednostopniowe. Tutaj mamy też gumowanie, samo podwyższenie nie jest gumowane co prawda, ale trzyma się dobrze. Od razu to sobie sprawdzimy. W tej chwili z podwyższeniami. No, świetna przyczepność. I bez jak przyklejona, zobaczcie. Więc za chwilę ją podłączymy, podświetlimy, ale warto też sprawdzić inne rzeczy. Jeśli chodzi o podpórkę pod nadgarstki, jak widzicie, jest zespolona na stałe, nie jest za duża, więc jest to bardziej taki element ozdobny niż typowa podpórka. A całość też nadaje klawiaturze naprawdę bardzo fajny, drapieżny nieco kształt. Czerwone elementy zdobią, logo Titi się świeci oraz klawisze są też podświetlane na czerwono. Elementów błyszczących nie mamy dużo, bo tylko tutaj te paseczki. Jak widzicie, mamy aż 10 przycisków gamingowych do makr, do własnych ustawień. Możemy je sobie dowolnie zaprogramować, co jest oczywiście bardzo fajne. I na środku panel pokazujący nam funkcje oraz też trzy profile dla graczy. Co jest charakterystyczne, klawisze funkcyjne, takie bardzo małe, skompresowane tu u góry. Trzeba się przyzwyczaić, ponieważ są blisko siebie i są też takie małe, ale nie zabrakło też multimediów. I to bez żadnego FN-u, nie mamy klawisza funkcyjnego, mamy osobne multimedia, więc wystarczy wcisnąć bez żadnych tam kombinacji. Mamy do tyłu, play, pauza, stop, do przodu, głośniej, ciszej, zarządzanie podświetleniem oraz przełączanie trybu. Chyba Wam nie pokazałem, ale też są zaślepki na klawisze Windows. Jak ktoś tych klawiszy nie trawi, może je sobie wyjąć i włożyć zaślepkę, która nie jest naciskalna, że tak powiem. Nie ma ta klawiatura funkcji blokady klawisza Windows, dlatego też zastosowano takie nakładki. Co do klawiszy, jak widzicie, jest to klawiatura bardzo płaska, o takim układzie bardzo niskich klawiszy. Zobaczcie, tak to wygląda. I moi drodzy, te klawisze pracują cicho, posłuchajcie. Pomimo tego, że są niskie, ich skok nie jest aż tak mały, jakby się mogło wydawać. Trzeba je wcisnąć odrobinę, żeby aktywowały się. Pomimo, że jest to membranówka, to żywotność klawiszy jest naprawdę duża. Jeśli chodzi o układ, mamy mały Enter, długi Backspace, normalne Shift, normalną spację. Taki typowy układ dla klawiatur gamingowych. I moi drodzy, jeśli chodzi o całość, o jakość wykonania tych tutaj tworzyw, plastików, moim zdaniem jest to bardzo dobre, jak najbardziej warte swojej ceny. Klawisze również są fajne, nie ścierają nam się te oznaczenia, nawet po dłuższym użytkowaniu, więc pod tym względem klawiaturę naprawdę można polecić. Jakość wykonania przede wszystkim i też komfort pracy. Klawiaturka ma też wbudowaną pamięć 64 kB, tak więc to na tyle z części oficjalnej. Teraz ją sobie podłączymy i podświetlimy. Ok, w tym momencie klawiaturka jest już podłączona. Już Wam pokazuję, jak wygląda to podświetlenie, jak sobie zgasimy światło. Zobaczcie, logo Titi świeci dość intensywnie. Kamera niestety trochę przekłamuje, nie ma takiej jasnej poświaty. Natomiast mamy delikatne podświetlenie klawiszy. Nie jest też tak mocne, jak tutaj te przestrzenie przebijają. Po prostu jest takie nie za słabe, ale moim zdaniem wystarczające, nie rażące po oczach. I teraz wyłączamy sobie. Włączamy pierwszy poziom, drugi, trzeci i znów wyłączenie. Czyli mamy trzy poziomy tej jasności. Od razu Wam mówię, że nie jest to klawiatura należąca do najjaśniejszych, ale tak jak mówię, moim zdaniem to podświetlenie w pełni wystarcza do komfortowej pracy. Ponieważ mamy dobrze oznaczone te przestrzenie tutaj, czyli same wycięcia na cyfry i na litery, natomiast to podświetlenie pomiędzy jest takie dość delikatne, nadające tylko takiego efektu. Dobrze, moi drodzy, teraz czas na zabawę tym wentylatorem, natomiast w międzyczasie jeszcze małe uzupełnienie do tych profili, to mamy ich 4, zobaczycie to zresztą za chwilkę w sekcji oprogramowania. Jeśli chodzi o anti-ghosting, to jest on na specyficzne kombinacje klawiszy, jest to do 6 klawiszy, a te membranówki wytrzymują do 10 milionów klików. Dobra, podłączamy, oczywiście musimy go mieć skierowanego tak, bo tędy zasysa, a tędy wytłacza powietrze, chłodzi naszą dłoń, więc uwaga, uwaga. I ruszył, może usłyszycie lekki szum,
ponieważ jest to mały wentylator, ale dość hałaśliwy. Chcecie, to nawet możemy go sobie tutaj troszeczkę pomierzyć. Na początek pomiar anemometrem mam ustawione metry na sekundę, no i dochodzi do 2 metrów na sekundę, więc chłodzenie całkiem bym powiedział. Powiem Wam, jak sobie go dobrze ustawimy, no to z tej odległości czujemy taki właśnie fajny, leciutki powiew. Dłoń nam nie zamarza, natomiast coś to faktycznie daje. A jeśli jesteście ciekawi, jakie to maleństwo jest głośne, to zrobimy tak. Wyjmę go na sekundkę. Włączymy sobie sonometr. No i się ustabilizowało na 37. Takie są w tej chwili hałasy otoczenia, czyli tam komputer pracujący w tle, inne takie rzeczy. Teraz sobie skierujemy to na wentylatorek. No i ruszył nasz przyjaciel mały. I myślę, że widać 44 decybele, więc no, ładnych parę decybeli hałasu nam to maleństwo wytwarza. A więc jeśli komuś ten hałas przeszkadza, można go po prostu nie używać. Natomiast jeśli pocą nam się dłonie, to działa naprawdę fajnie. W tej chwili widzimy panel sterowania. Możemy zaprogramować funkcję dla 10 dodatkowych przycisków umieszczonych po bokach klawiatury. Jak widzicie, można wybrać tutaj sporo funkcji, także nagrać swoje makra i zaprogramować je pod konkretne przyciski. Możemy także włączyć i wyłączyć logo Titi, a także ustawić poziom podświetlenia. Kolejne opcje to timer odmierzający na przykład sesję naszej gry oraz opcje zapisu i odczytu ustawień klawiatury. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Jeśli szukacie klawiatury bardzo ładnie zaprojektowanej, z podświetleniem i lubicie niskie klawisze, to ta klawiatura jest po prostu dla Was idealna. Jak widzieliście, zestaw mamy naprawdę bogaty. Bardzo fajnym gadżetem jest też wentylatorek chłodzący naszą dłoń podczas grania. Do czego można się przyczepić? Ja osobiście do podświetlenia, które jest czerwone, fajne, ale moim zdaniem mogłoby być troszeczkę mocniejsze, bardziej intensywne. Natomiast klawiatura w chwili obecnej kosztuje dość niewygórowane pieniądze, kiedyś była droższa, więc teraz jest to zdecydowanie zakup dużo bardziej opłacalny. I myślę, że kupując takiego Challengera Pro, mamy spokój na kilka lat z klawiaturą gamingową. Ceny Challengerów sprawdźcie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam też na mojego Facebooka i wchodźcie na kanał codziennie, ponieważ codziennie jest coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!